Witam Państwa. Dzisiaj chciałem zaprezentować pierwszy odcinek instruktażowy AutoCADa w wersji 2014. W tej wersji mamy do czynienia z kilkoma nowościami i w dzisiejszym odcinku chciałem Państwu zaprezentować nowe narzędzie, które nazywa się Design Feed. Zatem, aby to narzędzie uruchomić, wpisujemy komendę Design Feed. Open i otwieramy to nowe narzędzie, które polega na tym, iż możemy dodawać komentarze, a także dzielić się rysunkami za pomocą usługi Autodesk 360 bezpośrednio z naszego programu. I może zastosuję tutaj przykład, który doskonale obrazuje funkcjonalność naszego nowego narzędzia. Zatem mamy rysunek, który chcielibyśmy w odpowiedni sposób skomentować. Wybieram opcję umiejscowienia powierzchniowego bądź punktowego komentarza. Na przykład chciałbym zaznaczyć, iż WC jest to pomieszczenie jest zbyt małe, więc zaznaczam obszar, którego komentarz się tyczy i wpisuję, iż pomieszczenie jest zbyt małe. Dodaję ten komentarz i on w tym momencie się znajduje dokładnie w tym miejscu, którego dotyczy. Takie komentarze możemy dodawać dowolnym osobom, których dodamy do naszej listy mailingowej. Zatem po wybraniu opcji Dodaj ludzi. Możemy wprowadzić dowolny adres mailowy, na którym przyjdzie informacja o dodaniu komentarza do rysunku znajdującego się w usłudze Autodesk 360. To narzędzie z pewnością spowoduje, iż współpraca z innymi projektantami, jak również z klientami, będzie dużo bardziej efektywna i szybsza. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków AutoCAD Tips and Tricks firmy aplikom.pl, jak również Aspero. Zapraszam, ponieważ zaprezentuję w następnych odcinkach kolejne nowości w wersji AutoCAD 2014.